W kolejnym odcinku u mnie na kanale, tym razem z polskiej serii i w sensie tej drugiej polskiej serii. I dzisiaj chciałbym zrobić sobie siano kosy na moich trzech łąkach, no, o ile na nich wszystkich tylko zdążę. Na tej i na tej. Chociaż tą to może się poza odcinkiem zajmę. Dobra. Zajmę się tymi dwiema o tutaj, nie? 16 i 18. Ale zanim to bym chciał jeszcze jedną rzecz sprawdzić. W jakich miesiącach się zbiera kukurydzę? Kukurydzę w październiku i w. Kukurydzę się zbiera w październiku i w listopadzie. Okej, okay, czyli że sieczkarnią no, kiszonkę będę ją kosił we wrześniu. No bo wiecie, bo to się w późniejszej trochę fazie tego, znaczy wcześniejszej kosi na kiszonkę. Więc tak, to może jechać 20 na godzinę, czy 22 też, bo w innych kosiarkach. Jak to jest to napisane? Tu jest dokładnie napisane, więc dobra, czyli tutaj równe 20 pojedziemy, nie więcej. To mogę wynieść z opisu tej kosiarki, przynajmniej. Dobra, dobra, no to truja i gaz do chuja. Dobra, co? Ja coś powiedziałem? No. Co? A, co? Gdzie to? Tak, 20 na godzinę. Idealna prędkość. Wręcz bym powiedział. Oczywiście te słupy muszą być zaraz przy mojej łące. Bardzo mi to zawadzają. O. Przez co muszę teraz kolejny objazd wykonać. Bym miał tuza w tym ciągniku i taką jeszcze, wiecie, naprzód kosiarkę. To by też by, to byłoby lepiej, wydajniej by to szło, o wiele lepiej by to szło. No. No byłoby lepiej, było. Nie da się zaprzeczyć. No nie da się. O Jezu, jak obroty. Jak silnik się leci, nie? Jak. No to, patrzcie, mam na tej miarce ustawioną nie prędkość pojazdu, tylko prędkość silnika. I tu widzę, że nieźle to zapierdziela. Chociaż widzowie, chyba ja tu źle robię, bo to chyba najpierw chyba się powinno całą łąkę wykosić, a dopiero później poprzeczniaki. Dobra, następnym razem tak zrobię, już jak zacząłem tak, to już zrobię tak i tyle. O Jezus, ja bym po sąsiadowi skosił to, co on se tu zasiał, nawet nie widzę do końca, co to jest, no ale myślę, że to nie jest istotne, nie jest to istotne. Jakąś fajną miniaturkę, wiecie, cyknąć, nie? Że wiecie, zetor w trawie i potem drugie ujęcie, że Belarus, o, czekajcie, o, je, zetor w trawie, piękny, kurde, i drugie ujęcie później, że Belarus, ten, w tym, że Belarus, nie, przetrząsa się. Może dzisiaj zróbmy tak, widzowie, że będzie dłuższy film. Bo więcej w nim zrobię. Zrobię wszystkie trzy moje łąki. Zrobię w nich wszystkie prace od skoszenia do zbierania, nie? Do belowania. Zbieranie to nie, zbieranie to już poza odcinkiem będzie. W sensie zwożenie bel, nie? Więc dzisiaj odcinek będzie trwał coś ponad 40 minut. Znaczy może nie ponad, nie wiem, no w sumie zobaczymy. Nie, myślę, że poniżej 40, bo tak, wiecie dlaczego tak mówię, bo. No, a czekajcie, obliczmy. Więcej chyba. Dobra, nie chce mi się liczyć już nawet.
szczerze to mi się nie chce tego liczyć. Dobra, nie będę tego liczył, bo po co? Prawda? No. Dobra, tutaj jakoś tak rzemce dziwnie wjechał. I oczywiście omijaka rzemce zostawił też na dodatek, więc też miło. Tak dosyć. Ja! Kur... Dlaczego tak? Tutaj tego omijacura trzeba poprawić. Dobra, tyle jak zostanie, to nie szkoda. Tyle jak to niech zostanie. Dobra. Nie wiem, czy tamtego kolejnego pola pracownik za mnie nie zrobił. No mógłby, nie? Nikt chłopowi nie zabrania. I chociaż wydał trochę pieniędzy na niego, on tam zawadził jakieś drzewa, chociaż nie, bo ostatnio też tam puszczałem pracownika, pamiętacie może, i on tam poradził sobie ładnie tam poradził sobie. Ach kurde, no i znowu, że tak jest trudno tutaj pojechać, nie odjeżdżając od tego miejsca, w którym jest trawa. To mnie martwi, to już nie martwi, ale mi się nie podoba. No. I od razu wam zdradzę, no nie tajemnicę, to nie będzie, no nie jest taka do końca, tak nie jest to taka tajemnica, ale chcę wam powiedzieć, że jeżeli się uda, to może, powtarzam, może, bo ja wcale nie gwarantuję, na moim gospodarstwie pojawić się, albo czekajcie, nie, wiecie co, nie, wiem widzowie, jak zostanie Premium DLC, ma zostać dodany jeden z torów krystali, nie wiem ile on tam koni będzie miał, ale jeżeli to będzie coś około 120-115, to się tu pojawi w tej serii, nie? On się tu tutaj pojawi. Nie sprzedam żadnego ciągnika z moich, tylko będzie tu jako trzeci ciągnik, nie? Na gospodarstwie. Nie jest to oficjalne, nie gwarantuję, ale całkiem możliwe, że tak się właśnie stanie. Przepraszam, jak mi się odbiło. Dobra, no, kurde. Dobra, włączamy kosiarę. Rapapara, rapapara, miała ryja jak kosiara. Opa, o kurde, ale przeróbka normalnie, nie? Takiej to by nikt nie potrafił wymyślić takiej parodii, nie? Nawet, kto to jest taki? Jest taki jeden kanon na YouTubie, co parodię różnych piosenek robi, ale nie powiem jakich, bo darmowa reklama by dla niego była. Ja tak nie chcę tak za darmo promo dawać. I to tak bez podstawy, więc nie dam koledze niestety. Niestety zmieniłem się już teraz. Tak jak nie będę tak jak kiedyś dawał komuś promo za darmo tak totalnie jeszcze, nie?
Dobra. Lepiej chyba faktycznie, żebym jednak na początku pracy poprzeczniaki robił, a dlatego, że potem, znając samego siebie, tak stwierdzam, że tak będzie, znając siebie, to zapomnę o tym i dupa wyjdzie. Nie, no więc ja tak jakieś mam tendencję do zapominania tego typu właśnie rzeczy, więc zresztą szybko sobie tak oblecę, oblecę. Dobra, czekaj, to i teraz trzeba sobie tu opuścić. Tutaj jeszcze raz pojechać w tą stronę. Później tu z górki. Jedź. Jedź, pracowniku, jedź. Popisz się swoimi umiejętnościami, które są na dosyć jednak niskim poziomie. I teraz tak, nie, tutaj to jest, zawsze mi się to myli. O, to też nie, a nie, czekajcie, przetrząsarka jest tu, tak, tam jest zgrabiarka. Dobrze wiedzieć, to dobrze bardzo wiedzieć. Dobra, to sobie tylko zamknę. Jaką ta przetrząsarka ma prędkość roboczą? 15 na godzinę. Dobra. Zium. Lecimy. Nie, czekaj. I tak. To się pięknie rozkłada. Więc zaczynamy zabawę, nie? O, dobra. Lecimy 15 na godzinę. Zobaczymy, jak mi to tam pójdzie. Dobra. A najpierw tak skontroluję. Aha, wiedziałem, że zresztą zawsze jest potrzebna kontrola, bez niej się to nie obejdzie. Aj człowieku, jak ty jeździsz, no dlaczego taki mi zostawię omijaka? Trzeba dwa najpierw mu przejazdy tak zrobić i go się potem dopiero puszcza, a nie. A nie jeden, tak jak ja to zrobiłem. A tam w tamtą stronę to nie zostawił, nie? Tam to na pewno też jakieś. Tam się na pewno jakiś przynajmniej jeden też załapał. Tak, tak za pięknie by było. Nie, po prostu. Dobra, zdziwiło mnie to, że tam jednak nie ma omijaków. Tak na to przynajmniej wygląda. No nie ma, no magia. Magia, dobra. No to można dalej robić sobie tutaj swoje. Okej, okay, dobra. Tutaj no. Te słupy zawadzą, jak macie z boku jakieś narzędzie, jaką kusiarkę właśnie, nie? Co macie z boku, bo jak tak macie za sobą, to nie, to nie ma problemu żadnego, ale to tak jak macie z boku kosiarkę jakąś, no to zawadzają te słupy bardzo. O, tu jak widać jeszcze tego siana troszeczkę z akcji z poprzedniego sezonu zostało. Jak jeszcze swoje poprzednie ciągniki tutaj miałem, wiecie, mojego Masejka, co tam był jeszcze? Masej, Wladimirec i potem jeszcze ten Zetor 4011 doszedł. No, właśnie.
A potem tego Maceja wymieniłem na model z tego, nie wiem, czy z, no taki trochę większy model, no, trochę silniejszy model, ale taki bliźniaczy w sumie, można powiedzieć, bo no z tej samej serii chyba, z tej samej paczki modów, nie? Jest znam od Hubie do pobrania, Massey Ferguson Small Classics się nazywa, polecam. No i widzicie, youtuberom to za chuja nie dam darmowej promocji, ale jak już przyjdzie mi długowy jakiś fajny modzik, to można, nie? No pewnie, no to tak działa przecież, nie? Lizard Colossus Harvester Pack, o, to jest paczka modów, idealna wręcz dopiero. No żebym o znak nie zawadził, bo będą problemy. Się wkurwi Sołtys. No, tak to działa. Ładny, bo drzewo zawadzisz. Tutaj cały czas o coś na tym polu, to cały czas o coś zawadzić można tutaj. Nie idzie tego tak normalnie, bezkolizyjnie zrobić. Oczywiście kontrola pracownika, bo jak zrobi inaczej. Ale patrzcie, on już tutaj pięknie robi, tam dojeżdża do końca. Dobra, dobra, nie ma się co do chłopa przyczepić. Niech se robi, ja mu nie przeszkadzam już. Już mu tutaj nie przeszkadzam. Okej. No, słupa zawadziłem. Używam to tej dziwnej nawrotki, co pamiętacie, jak ten pracownik robił, co jak żem kukurydzę siał. No to tam też ten pracownik taką samą nawrotkę, jak ja teraz robię, miał. Nie teraz, tylko no tym wcześniej, nie wiadomo, o co mi chodzi chyba. W każdym razie, to nie jest temat odcinka. Jezus, czy mi się tak nos zatyka? Jak ja jestem bitny, mi się tak nos zatyka. Bez sensu zrobili w tym ciągniku dwa biegi wsteczne. Nie mogli zrobić jednego, na którym już jedzie to 10 na godzinę, a nie jeszcze niepotrzebnie, kurde, drugiego, żeby się tylko człowiek więcej naklikać musiał. No chyba że ma w ustawieniach ogólnych automatycznie ustawione zmienianie biegów, no to tak, ale mnie to wkurza, że zamiast jednego przycisku do samej zmiany kierunku muszę jeszcze użyć kolejnego przycisku do wybrania biegu, nie? Wkurwiające trochę. Znaczy denerwujące, ja jakiegoś innego słowa użyłem. Jak tak, to kurde. To nie mam pytań, bo jakiś można w ogóle tryb pracy wybrać. Aha, wiem, o co z tymi trybami pracy chodzi, bo już chciałem sobie tak przetestować, co to one zmieniają, ale jednak wiem, o co chodzi z tym. Dobra, okej. Dobra. W sumie można już złożyć i jechać na kolejne pole. Nie ma żadnego problemu, myślę, jeżeli o to chodzi. Oczywiście, że musi troszeczkę trawy. Niestety się polecieć na pole. Dlaczego to się tak długo rozkłada? Do czego w sensie to jest taka animacja, że to się tak. A to nie idzie na drogę, nie, tylko tutaj taka. To jakby jest takie to, no wiadomo, o co mi chodzi, nie? No, w sensie ten tryb pracy się wybiera tak, że nie, teraz to nie wiem, jak to się. O, toggle work mode, nie? I pa, o, że teraz będzie mi tak w lewo, a teraz tak w prawo. A ja wolę ten taki, żeby mi po prostu tak do tyłu wywalało i tyle. O, skończył pracę, trochę tam
No trochę tam zostawił, ale to nie mam mu za złe, bo on tak tylko troszkę zostawił. Brawo, należy ci się, należą ci się kaska, napiwek ci się należy, a to nie, to chyba tak pracownikom się nie daje, to chyba tak nie działa. Nie wiem, ale brawo, brawo masz, zapłaciłem mu całe 5 zł za hektar, nawet chyba, nie wiem ile na to polu jest, ale... To jest mniej niż hektar chyba. Nie? Ja nie wiem nawet już. Moim zdaniem w informacjach o polu powinno to być, nie? A tu jest? No nie ma właśnie. A widzisz, wymaga zaorania i łąki, tak, no mi się nie chce łamać. Szczerze. Dobra, gdzie teraz moje trzecie jest pole z trawą? Numer 50. No, tam se przejedź, ty już ten co tam był za mną nie przejedziesz, tylko ja przejadę zamiast ciebie. Dobra, i teraz tak, pole numer 50. Zawsze jak jadę obok mojego gospodarstwa, tak się ładnie na mnie patrzy ten piękny żółty bizon, który w kolejnym odcinku, czyli za tydzień, przepraszam, odbiło mi się, zostanie jakby to powiedzieć, zostanie nieważne, ale wiadomo o co mi chodzi, nie? Zostanie użyty, zostanie wykorzystany do prac w ekstremalnych warunkach. Ja teraz to żem powiedział, dokładnie tak jak to się powinno powiedzieć. Dobra. O, ojejku, już zwalniamy? A nie, nie zwalniamy. To dobrze jak nie zwalniamy, bo zwalnianie jest do dupy. Dobra. Dobra, poprzecz jaki zrobię jak on skończy pracować, bo tu oczywiście będzie robił pracownik. Nie mam ja najmniejszego zamiaru, nie mam grama czasu na to nawet, więc go przypuszczam, tylko se, o dobra, zaczynaj mi tam, a no, skończył pracę, nie, kurde, nie nawet go żając to się powinien zająć, pa, nie, już nie, odmówił posłuszeństwa. Odmówił on posłuszeństwa. Czy teraz? No teraz. No dobra, teraz to leci jak rakieta. Leci normalnie jak rakieta. Można tam sobie na niego popatrzeć. Można go skontrolować co jakiś czas. Nawet się powinno. Co jest okej? Okay? Co jest moim zdaniem jak najbardziej okej? Okay? No na przykład teraz sobie... Nie, czekajcie, jak to się zmieniało. O! Dobra, żeby to bardziej leciało trochę w tą stronę. Aż to tak naprawdę... Ej, nie, chociaż faktycznie leci trak troszkę bardziej tam. Dobrze, to dobrze, tak ma lecieć właśnie. Ej, nie, no, leci normalnie, nie? To bez sensu. Ha, bo to nie muszę się nawet na ciągnik przetem, tylko... Okej, okay, tylko tak po prostu mogę to zmieniać. Okej, okay, a to ma sens nawet. To ma większy sens niż mi się wydawało wcześniej. Bardzo mi się to podoba, więc dlatego teraz bym chciał, no tak to. A, no nie, no co. Centered, bo to, a nie dawało coś, trochę dawało i to nawet dużo, a dobra, no to zostawmy już tak, no w sumie jak to. Jak to było? Left, o, patrzcie, left shifted. O, teraz będzie kolejna część miniaturki, taką jak ostatnio często robię, takie miniaturki na dwie połowy przedzielone. I chyba taką zrobię w tym filmie, do tego filmu też. Zarówno do tego filmu też taką chyba zrobię. Dobra, teraz to sam mogę w sumie już wybrać ten tryb, żeby to po prostu leciało do tyłu.
Jak tam pracownik? Leń śmierdzący, no. Inaczej go nazwać nie można. Leń. Po prostu śmierdzący leń. Okej. Zobaczmy więc, jak mu to pójdzie. No najgorzej jak może pójść pewnie. O, już widzę, oj ten słup, o, już widzę, co on zrobi zaraz z tym. Okej, nie, dobra, jednak zawraca. No i będzie trzeba go tak kontrolować niestety co jakiś czas. Bo ten pracownik jest z Jumany, z Jumany. Troszkę. Przydałby się na konsolach mod Curseplay. Ach, to są tylko marzenia, one nie mają się prawa niestety spełnić. Niestety, ale coś podobnie działającego, nie? Coś działającego na tej samej zasadzie, nie? Curseplay Console Edition, nie? O, kurde, powinno coś takiego być. Curseplay Mode Console Edition. O. To by było coś. O, to by było, powiem wam, niezłe. Mod Curseplay Mode Console Edition. Oh yeah. Świetne po prostu. Moim zdaniem pracownik się sam powinien nauczyć po prostu robić uwrocie i... Moim zdaniem powinien pracownik po prostu sam umieć robić uwrocie i potem, nie wiadomo, ile to tam uwroci trzeba zrobić, to żeby zrobił. Nie, no i kurde, potem, a nie pierdolę, no, takie tam. Chyba nie zdążę jednak prasowania zrobić w tym odcinku. I zaraz się okaże, że ja znowu zapomnę kuźwa sobie ten. Kuźwa, zaraz się okaże, że znowu zapomnę o jednej rzeczy ważnej, którą jest to, żebym nie przetrząsał nasiano tamtego poła, które teraz mi pracownik, mam nadzieję, że robi dobrze. Nie wiem, czy dobrze robi, ale jak robi, to już dobry znak jest. Dobra, no to składamy, nie jedziemy na żadne kolejne pole już, nie, to już odkładamy, na, i teraz zgrabiać będę, bo tam, na tamtym polu, które on robi teraz, ma być trawa, z tamtego pola ma być trawa niewysuszona. Dobra, ja to, no, dobra, on to w ogóle się nie stara, on to tylko po to, żeby kasę ode mnie wyrwać i on chce tylko kasę ode mnie wyłudzić. On chce mnie przekupić, że wiecie, że on niby zrobi pole, a kurde ten robi tak, jakby kurde nie wiem, jakby miał wywalone w ogóle na wszystko. Znaczy nie, że jakby, że on to tylko robi, jakby tak miał, bo on tak ma nawet. I kurde, ten, no. Mam nadzieję, że wam to wytłumaczyłem, nie? Że wam to dobrze wszystko wytłumaczyłem. Yo. Ja to jestem jednak tłumaczem świetnym. Świetnym wręcz, bym powiedział. Ale teraz... nie, no dobra, już mi się tego nie chce poprawiać. Mówię, że pracownik zostawiam jak ja, a widzicie samych zostawiam, a kto by nie zostawiał, kto ani razu nie zostawił obijak, jest. Nie wiem, czy to słychać, że ja przez nos mówię, ale taki katar mam, po prostu nos mi się blokuje co jakiś czas, ciężko się tak oddycha. Dopiero co mnie kaszlało, znaczy kaszle mnie trochę nadal, ale już na filmach już nie, aż szczęście. Ale patrzcie, dopiero co miałem te problemy, że mnie kaszle cały czas i już
prawie się to skończyło, a już katar przyszedł. Więc mam jakby dwie choroby na raz, można tak. Chciałoby się rzec, nie? Chciałoby się rzec, że mam dwie choroby na raz i można tak też chcemy powiedzieć. Dobra, pracowniku, nie spisałeś się tym. A za to jest mandat, że jak się wypierdoli znak drogowy. Nie, ja nie mogę. Ziom, tam mamy go. Pewnie chyba to źle, że go tam dałem, bo jakiś samochód jeszcze. Jakiś kierowca uzna go za punkt kolizyjny, z którym się może zderzyć i będzie problem pod tytułem taki, że nie będzie, że się zatrzymają i będzie korek na pół mapy. Oj, coś czuję, że to tak właśnie będzie, no. Możliwe. Wcale tego nie wykluczam, ponieważ jest to możliwe. Dobra, zostawiamy to. Zetorka zostawię tu, bo go pewnie będę jeszcze do prasowania chciał użyć. Że nawet nie wiem, czy my prasowanie tu zdążymy, ale... Może się uda. Może się jeszcze uda, nie wiadomo, nie mówię, że nie, na pewno. Więc dobra, trzeba sobie tutaj tylko to odstawić. Okej. Git. Tutaj zamykamy, a tu se otwieramy. No, może być dłuższy film dzisiaj. Ale to trudno, nawet fajnie w sumie, bo więcej się w nim wydarzy. Będzie trzeba więcej czekać, aż się przetworzy na YouTubie. Jutro wrzuci się dopiero. Nie no, dobra. Aż tak źle to może nie. Nie będzie aż tak może źle. Miejmy tylko. Miejmy przynajmniej nadzieję taką, nie? Nie tylko zastanawia, ile taka jedna belka 5000 litrów ma. Dobra. Żebym wiedział, kiedy mam ją dać krowom, nie? Jak ile im będzie brakowało, to tyle im dam właśnie. O to, mo, jak ja tak mi... Ej, patrzcie, ale te auta jadą normalnie, to jednak nie jest dla nich przeszkoda, z którą mogłyby kolidować. To mnie zdziwiło akurat, to mnie mocno zadziwiło. Dobra, jaka jest prędkość robocza tej zgrabiarki? Pewnie też 15 zgadłem. Dosłownie wszystko ma w tej grze prędkość roboczą wynoszącą 15 km na godzinę. I se zgrabiamy, nie? No zgrabiamy sobie. No a co tam? Już widzę, jak robię z tego timelapsa na swoim TikToku z tą muzyczką. Tu 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 tu. O jest, uwielbiam to po prostu. Uwielbiam nagrywać klipy ze swoich filmów, jak wykonuję jakąś tam pracę polową. Robić z tego timelapsy, wrzucać na TikToka i zbijać tysiące, setki, a czasami to nawet, ale to bardzo rzadko tysiące w świecie. Bardzo mi się to podoba. Oj. Żebym tylko dobrze to zgrabiał, żeby nie było tak jak wcześniej to było, że no tak jakby dwa te pokosy były obok siebie.
O, w pole sąsiada wjechałem. Oj, będą problemy. Wjechałem sąsiadowi w pole, on się wkurwi. Mocno się na mnie wkurzy. No więc jutro odcinek z czeskiej serii, a pojutrze nie będzie z żadnej serii odcinka, tylko to będzie niespodzianka, jaki będzie odcinek pojutrze, nie? Dobra. Widzowie, to będzie taka niespodzianka ogólnie. Poczekajcie, dziś jest środa, tak. I to jest czwartek, w czwartki odcinki są z czeskiej serii. To słuchajcie, nie powiem wam, nie, na pewno nie. Na pewno wam nie powiem, co to jutro będzie, ale... Znaczy, pojutrze będzie, ale mogę powiedzieć, że to będzie takie ciekawe dosyć. Ciekawe, nie powiem. Bo może skrabiajmy w ten sposób. Albo nie, bez sensu. Dobra. Źle, że to wymyśliłem. Dobra, zleciał ten film szybko. Nawet nie wiem, czy on faktycznie będzie taki jak... No, mówiłem, że dłuższy, ale nie, będzie. No i ostatni pokos, to chciałbym, żeby taka duża pryzma była. Będzie taka mini pryzma, no skrabię to wszystko, co tu zostało w jedno. Zresztą nie będzie taka pryzma w sumie, no to taki grubszy trochę, trochę taki grubszy pokłos to będzie niż te pozostałe, o. I tu ostatnie, żeby to po prostu tak wyrównać. Już sprzęgło wciskam, bo trzeba zaraz wyjechać na drogę. I kolejne pole. Nawet nie sądziłem, że ja nawet prasowania nie zdążę zrobić w tym filmie. Dlatego prasowania nie nagram z tego oddzielnego filmu. Na YouTubie, tylko po prostu, bo ja tego nie wyłączyłem, nie złożyłem nawet, nie? Tylko po prostu ten. Nagram timelapsa na TikToka. Oczywiście nie będzie on jakiejś wybitnej jakości, bo wiecie, jak to jest z telefonu nagrywać kolejny ekran, nie? Albo może będzie to tak, że po prostu początek kolejnego odcinka będzie z prasowaniem. Że kolejny odcinek to będzie. Że nie, no w kolejnym odcinku to bym wolał żniwa jednak zrobić. No to ja nie wiem. Nie wiem, widzowie, co? Ja rozłożyłem przecież, o co wam chodzi? No kurde, no. Tak szczerze, to ja nie wiem. Dobra, to za tydzień, jak będą żniwa, to będzie znowu dłuższy film. Może z tej serii będą po prostu dłuższe filmy. No, po co? Nie będzie. Niektóre będą po prostu. I to nie tylko z tej serii, tylko po prostu tak czasami. No, bo, że ja takiego mijaka zostawiłem i nie dojechałem. Dobra, nieistotne. Nieistotne już. To jest totalnie. Dobra, a ten... No to... kurde. Kolejny dłuższy film się nagra i tyle, nie? Taki 40 znowu może minutowy. Dobra. Tak jakoś myślę, znowu jakiś taki 40... Może...
No to taki 40 minutowy, żeby wiadomo, były żniwa, sprasowanie tam słomy potem, jeszcze kurde, sprasowanie potem tego siana. Nie wiem jak ja będę, gdzie ja będę belki gromadził. Ja muszę nam od huby jakiś taki mniejszy silos znaleźć. Na belę, nie? Wiadomo, taki wiecie o co chodzi, nie? Taki na belę i palety, co są te, co jak... Jezus, co jak wchodziło Govail DLC, to Giants taki jeden na trochę większe gospodarstwa. Mam go w ogóle w polskiej serii, nie tej, tylko w tamtej, wiecie, której tak się rozwinąłem bez sensu, swoje gospodarstwo w sumie nie rozwinąłem, tylko maszyny większe mam, ale tak ogólnie to cała farma się w rozwoju cofnęła, tak naprawdę. I to, no, dobra, to nie jest temat odcinka, ale wiecie o co mi chodzi, tam jest taki silos właśnie, wiecie, który, to jest ten oryginalny od Giantsów, co on został dodany, jeden dzień przed premierą, dzień przed dodaniem premierą Govail DLC, tak mi się wydaje. No chyba jakoś tak, dzień przed premierą tego. W każdym razie wiecie o co mi chodzi, bo... no więc może znajdę nam od hub jakiś mniejszy, tak jakoś miejsce na tam... Tylko taki serio mikroskopijny, żeby to był jakiś taki serio niewielki, nie? No. I żebym go sobie postawił, nie wiem, na przykład. O, na przykład na polu numer. Nie pamiętam jaki to numer było, ale to wiecie, to co mam tam zaraz przy gospodarstwie, numer. 40 chyba 6, nie, 40 nie 6, tak. Kurde, jak. O, 43, o. To tego pola się pozbędę i po prostu tam sobie będę takie budynki stawiał. Więc to w sumie nie musi być jakiś taki mikroskopijny, serio mały, ale taki... Ale nie ten z z podstawki, bo on jest za duży. Tylko jakiś tam mniejszy trochę, nie? Albo ogólnie nie coś akurat takiego, ale wiecie, żeby to... No wiadomo, żeby to było coś po prostu, gdzie bym mógł sobie belę gromadzić. Albo jest jeszcze jedna opcja, bo tam, gdzie krowy ma, to tam ogólnie jeszcze takie drzewa rosną. To jest jeszcze taka opcja, żebym je wyciął po prostu i tam po prostu je kładł. I myślę, że to jest dobry pomysł, ale to mi się poza odcinkiem zajmę. Po tym odcinku się biorę za wycinanie tych drzew, dokładnie tak. A co z nimi zrobię? Sprzedam je pewnie. Poza odcinkiem, więc jakbyście zobaczyli, że na moim koncie będzie troszeczkę nowych pieniążków, na moje konto przybędzie troszkę nowych pieniążków, to właśnie z drzew, no to właśnie z tych drzew. Chociaż nie wiem, czy bym bardziej w takie zimowe miesiące tego nie zarobił. Nie, dobra, po odcinku. Bo to nie chodzi o to przecież, żebym zarobił na tych drzewach, tylko po prostu, żebym zrobił sobie tam miejsce, bo chcę tam coś postawić i to... Tylko tak ma działać, a nie inaczej. Dobra, widzowie, już was tu dłużej nie przetrzymuję. Dajcie suba z dzwoneczkiem oraz łapkę w górę. Jeżeli ten film wam się tylko podobał, bo jeżeli nie, no to tam, to nie zostawiajcie na siłę. No a jak wam się podobał, to dajcie. Ostatnio spadły zasięgi strasznie mało, strasznie powoli wyświetlenia pod moimi filmami rosną i mało lajków jest, więc bardzo mam wielką do was prośbę. Jeżeli macie jakiegoś znajomemu, któremu tego typu właśnie filmy, właśnie takie filmy, jakie ja tworzę, mogłyby się spodobać, to możecie mu to wysłać, to się mówi bardziej. Wyśleć.
O Jezus, moja poprawność mojej wymowy to jest. Możecie mu to wysłać. Może mu to podpadnie w gust, bo suby stanęły na 204. Wyświetlenia są jakie są, więc no, wiecie, no miło by mi było, nie? No tak. Ale oczywiście, że i nie macie jakichś znajomych, którym mogłyby się te filmy spodobać, to też mówię, nie wysyłajcie na siłę, nie? Nie wysyłajcie na siłę, nie? Rozumiecie chyba, o co mi chodzi, nie? No, ja was do tego nie zmuszam, ale wiecie, was to nic nie kosztuje, mnie cieszy. Dobra, bo ten, już za długi, już dopiero co się pożegnałem i już film się ciągnie dalej. Wszystko już was tu nie trzymam. Do widzenia.